150 lat kół gospodyń wiejskich na terenie województwa pomorskiego za wami. Tak, myśmy byli na 150-leciu kół gospodyń wiejskich w Pelplinie. I tam były kobiety z gminy Puck, z powiatu puckiego. Było 8 kół, a było to koło Leśniewo, Dażlubie, Werblinia, Mieroszyno, Łebcz, Gnieżdżewo, Żucewo, Rekowo Górne. I bardzo myśmy tam byli ugoszczeni, jakby powiedzieć, mieliśmy ryby morskie, bo nasze dziedzictwo kulinarne to są ryby morskie. Również dzisiaj panie otrzymały upominki ze starostwa powiatowego. Jakie tak, to były upominki? Dostaliśmy ze starostwa podziękowanie i dostaliśmy książeczki od śledzika do wodzika. Jest to zbiór kobiet, kół gospodyń wiejskich od naszego śledzika, to znaczy się w naszym powiecie puckim. Jest to piękna książeczka, bo pisze i po polsku, i po kaszubsku. Proszę mi powiedzieć, jakie plany na przyszłość, na najbliższe, nadchodzące miesiące? Jeżeli chodzi o plany, to my mamy dużo planów, bo już się szykujemy łódkami do chałup. Również z naszymi gośćmi z Gliwic, bo goście z Gliwic i powiat pucki są zaprzyjaźnieni. I oczywiście my w to również wchodzimy, bo tam są koła gospodyń wiejskich, tak jak u nas, i chcemy z nimi nawiązać kontakt. Dzisiaj bardzo wesoło, można również pograć, potańczyć, posłuchać muzyki. Skąd u pań taki pomysł na dzisiejszą imprezę? No ze względu na to, że my dostaliśmy te podziękowania, że dostaliśmy te książeczki piękne i się spotykamy, bo sezon jest, ludzie pracują, ale jeszcze kobiety muszą powiedzieć jedno zdanie na pocieszenie i powiedzieć, jak pracują, żeby troszeczkę odpocząć przy kawałku ciasto i przy kawie, i to jest fajny relaks.
Nie wróci nigdy ten piękny czas, ciebie.